Dzień dobry kochani, z tej strony Gosia. Przychodzę z obiecaną dla Was kartką, kartka męska z koszulą. Nie będzie to jednak tak do końca męska kartka, bo postanowiłam ją zrobić w troszkę takiej wersji dziecięcej. Niekoniecznie dla takiego maluszka, ale będzie to taka mniej poważna, jeśli chodzi o kolorystykę kartka. A dlaczego? Dlatego, że chciałam koniecznie użyć naszej najnowszej kolekcji świątecznej Joy to the World. Widzicie, naszykowałam sobie tutaj już trzy warstwy kartki beżowe i taki piękny gwiazdki niebieski arkusz. Już sobie docięłam. Koszulę natomiast, zobaczcie, zrobię sobie, w bloczku bazowym mamy taki piękny arkusz, taką kratę, no flanelową, także myślę, że fajnie się sprawdzi do koszuli. Z drugiej strony jest wersja beżowa, także może być dla starszego pana koszula, ale ta bardzo mi się spodobała, ten wzór. I tak właśnie postanowiłam troszkę zmienić. Najważniejsze, że koszula będzie. Także zaraz sobie wszystko zaczniemy. Mam tutaj przygotowane wszystkie elementy. Powycinałam sobie mniej więcej większość z nich, ponieważ nie chciałam Wam tutaj biegać z trymerem, z linijką, z nożyczkami. Wszystko Wam wytłumaczę, a potem pod filmem podam Wam wymiary wszystkich tych składników koszuli do takiego formatu kartki. Wiadomo, każdy sobie z Was może zrobić ją węższą, mniejszą, większą, ale ja Wam podam tak, jak ja to robię, a Wy sobie to później będziecie mogli przełożyć na Wasze upodobania. Kawę oczywiście też mam, tu się chwalę kubkiem, nie przechylę, żeby Wam pokazać. Kubek z misiem, nie chce mi się, chociaż mi się bardzo chce. Także kolejny raz mam nadzieję się z Wami przyjemnie też napić kawy. No dobra, zaczynamy. Baza DL. Będzie baza dzisiaj w pionie. Tak jak zawsze, tutaj mam niecałe 10 cm, ponieważ dopasowałam to do rowków, jakie mam na biegownicy i tam jest dokładnie 9,8 cm, tu z długości już jest 21. Pierwsza warstwa naszej kartki po pół centymetra węższa z boku i z długości naklejamy na naszą bazę. Pierwszą warstwę nakleję prosto. Nie będę robić żadnych przechyłów, asymetrii. Ok. Druga warstwa to będzie właśnie ta, żeby nie było za bardzo beżowo, tylko żeby był taki kontrast i tą warstwę już przejadę sobie jej brzegi nożyczkami, żeby je troszkę postrzępić. Nie przeszkadza mi to robić do kartek takich dla dzieci, dla młodszych, ponieważ bardzo lubię ten efekt. Nie jest tak, że musi być tutaj tak czyściutko, równiutko, bo to dzieci jak najbardziej można zrobić właśnie tak. Tą warstwę już delikatnie będę przechylać. Także smaruję sobie tu przez środek klejem. Ale naprawdę delikatnie, nie jakoś bardzo. Troszeczkę. Troszkę można tutaj podnieść te brzegi, paznokciami zahaczyć. Jeszcze małe są, ale dadzą radę. I troszkę tu.
dlatego nie doklejam tych brzegów, żeby potem móc sobie tutaj tak odgiąć. I warstwa trzecia, tą warstwę przejadę radełkiem. Normalnie bym oczywiście przeszyła, dzięki Wam wróciłam do tych przeszyć, zmotywowaliście mnie i już sobie przejedziemy to radełkiem. Bez linijki, ale tak dość blisko brzegu. Ok. Jest, jest. Strzępimy teraz brzegi. Jak Wam się czasami tu porwie papier, to naprawdę nic się nie dzieje, bo to można powiedzieć, że efekt zamierzony całego tego naszego postarzania. No i dobra. I teraz smarujemy klejem i naklejamy również przekrzywioną, tylko tu zrobimy sobie o troszkę już bardziej. I też wyżej. Zobaczcie, że nie jest to tak, żeby z każdej strony było widać, tylko gwiazdki widać tu i widać je tutaj. Oczywiście możecie zrobić sobie to bardziej równo. Ja po prostu pokazuję Wam, jak ja to robię. No i dobra. Podginamy troszkę te brzegi i zajmiemy się teraz naszą koszulą, bo tutaj już nic więcej nie daje. Ta kartka z koszulą jest dość prosta. Mam przygotowany, tak jak już Wam pokazywałam, ten prostokącik na koszulę. On tu ma dokładnie, zaraz Wam powiem, 7 cm szerokości jest i długości 13 cm. Można sobie brzegi delikatnie tu postrzępić, ale wcale nie trzeba. Ja koszulę też będę tak troszkę krzywo naklejała, ale najpierw ją sobie zmontujemy. Także zaczniemy od paseczka tutaj przez środek. On, ten paseczek ma, to już wiecie jak chcecie, bo ja go też tak na oko wycinałam, 1,2 cm. Dopasujecie sobie szerokość tak jak lubicie, tylko zanim przykleję, też przejeżdżam przez jego środek radełkiem. Wtedy on się tak fajnie podniesie. Nie będzie to tak płasko. I tu go troszeczkę delikatnie przejeżdżam nożyczkami po jego brzegu. Ale naprawdę delikatnie, żeby to po prostu tylko nie była taka równa krawędź. I smarujemy klejem. Przez środek, bo żeby te brzegi też nam się podniosły i tak mniej więcej na środku naszej koszuli. Także o. Najpierw tak mocno przy... Czekajcie, muszę sobie podnieść. Niech to się przyklei, a potem te brzegi troszkę podniosę. Można też poprawić to strzępienie tak o, paznokciem. Ok, to już mamy przyklejone. Dobra, teraz zajmiemy się kieszonką. Kieszonka to mały prostokącik i tu już Wam zaraz powiem. Do tej koszuli on ma 2 cm na no niecałe 3,5 i tu na dole będę zaokrąglać mu
rogi. Nie jest to łatwe z takim małym kawałkiem papieru, ale może się uda. Jeden się udał. Teraz spróbujemy drugi. Można to zrobić wcześniej, zanim wytniecie taki mały. No nie pomyślałam, ale tak chyba zazwyczaj robiłam. No nic, udało się w każdym bądź razie. Więc mamy już taki ładny kształt kieszonki. I na to jeszcze naklejam taki cieniutki rancik na tą kieszonkę tutaj. Ok. Na samej górze. Kieszonka tu jest gotowa. Też przyjeżdżam jej te krawędzie. Ale też tak naprawdę delikatnie. I góra. Kieszonkę naklejamy. Na koszulę. No i zaczyna to już pomału wyglądać. Ok. Teraz, co my tu jeszcze mamy? Myślę, że teraz będzie można ją już przykleić albo chociaż przymierzyć, bo zrobimy sobie kołnierzyk. Kołnierzyk to kolejny pasek. Nic więcej jak tylko pasek. Bez żadnych skosów. Tu do tej koszuli ma on 14 cm, a szerokość też jest niecałe 3,5. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby go zgiąć. O tak. I przykleić tylko tu, w tym miejscu, gdzie się łączą te rogi. Żeby tu nam, o, zobaczcie, taka kokardka w przekroju wyszła. I to będzie wyglądało tak. Dobra, przyklejamy. Tu chyba nie przygotowałam sobie taśmy dwustronnej, ale zobaczymy, może jakoś to nam się uda klejem. Zawsze lepiej taśma złapie. Ale to nic. Może i nasz Magic sobie poradzi. Poradził sobie. A nie poradził sobie. Muszę mocniej przytrzymać. Także tu macie czas na napicie się kawy. Musi złapać. Dużo kleju tu nawalić za przeproszeniem nie można. No to czekamy. Ja sobie też siorbnę, ale spróbuję to zrobić bezgłośnie. O, chyba nie słyszeliście, nie? O, tutaj zaraz nam dojdzie jeszcze guziczek. Guziczki przygotowałam dwa. Guzików mam całe mnóstwo. Całe pudełeczko starych guzików. I wybrałam sobie dzisiaj takie dwa niewielkie. Nie wiem, czy wy też macie takie skarby w domu. Stare jeszcze po mamie. I jeden guziczek będzie tutaj właśnie na tym naszym łączeniu. Smarujemy go klejem. I też trzeba chwileczkę poczekać, żeby to złapało dobrze. Tu już kołnierzyka nie przecierałam nożyczkami,
Dobra, niech on sobie tutaj poczeka, a my w międzyczasie zrobimy krawat. Krawat będzie w kropeczki białe. Czerwony krawat w białe kropeczki. Zrobię go troszkę węższego niż do tej pory robiłam. I zaczniemy od zrobienia tutaj tej końcóweczki krawata. Tu nam się przyda linijka i ołówek. Także odmierzamy sobie tak, jak Wam pasuje. Czy bardziej lubicie taki na ostro, czy nie. To sobie odmierzamy na przykład, tutaj ja zrobię 1,5 cm z każdej strony. W sumie mam, co mam? Matę szklaną z podziałką, no ale niech ta będzie. I tu dzielimy na pół te nasze 2 i 4 cm. Muszę bardziej to tu zaznaczyć. Jeden i dwa. I będziemy ciąć od jednej i tu od środeczka do tej linii. I mamy piękny równy krawat. Teraz sobie domierzamy do naszej koszuli, gdzie on tutaj się będzie kończył. Na pewno musi się troszkę zagiąć, więc o, i tutaj dotąd odcinamy. To już nie musi być tak równo bardzo. Tak potem będziemy musieli krawat schować. Wwiązanie krawata. Ok. Dobra. Teraz właśnie zrobimy tą część niby, gdzie krawat się wiąże. Potrzebny nam będzie tu kwadracik. To znaczy już nam to zaschło. Bo będziemy musieli go tutaj włożyć. Widzicie? I zaraz Wam powiem, jak to będzie wyglądało. Spróbuję sobie to. O, tu będzie to nasze wiązanie. Także mniej więcej tak na oko musicie sobie zobaczyć, gdzie tu się to powinno schodzić. Spróbujemy. Nie wyjdzie, zrobimy drugi raz, bo ja powiem Wam, nie zapisuję sobie nigdy, jak ja to robię. Także zobaczymy. Będziemy próbować do skutku, mamy czas. Tak mniej więcej na środek. I zobaczymy. Ucinamy z jednej strony, tylko żeby mi się tutaj teraz to nie ruszyło. I ucinamy z drugiej. No i zobaczymy, czy nam to się tutaj spasuje. Troszkę. Zobaczmy, poczekajcie. Troszkę nie. Muszę go skrócić, żeby to było szersze. Troszeczkę będziemy próbować. O, i teraz nam pasuje szerokością do krawata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Idealnie. Widzicie? Ok. Troszkę go wyginamy, żeby też to było takie trochę przestrzenne. I przykleję tylko tu na brzegach, pod nasz kołnierzyk.
przytrzymam, żeby się ładnie przykleiło. Spasujemy teraz tutaj pod spód nasz krawat. Zaraz zobaczymy, przymierzymy, czy długość będzie ok. Teraz już razem, bo jeszcze musimy go tu wygiąć. A jeszcze się musi zmieścić nam kołnierzyk. Przepraszam, guziczek, że troszkę ścinam jeszcze ten nasz krawat. Bo guziczek tu musi być. O, będzie tu. Na końcu. Także myślę, że będzie ok. Dobra. Ok, no to dobra. Zamontujemy teraz krawat tutaj do całości. I tylko przyklejam, klej kładę tutaj na końcóweczkę. I wkładamy go. Prostujemy, żeby to było ładnie. Ok, tutaj gdzieś to odciskamy. Dobra. I będziemy przyklejać nasz kołnierzyk. Smaruję klejem, w sumie trochę tu, o to tu ma złapać. Z tyłu jeszcze nie wiem, ile on będzie wystawał. Tak muszę sobie dopasować, żeby to ładnie wyglądało. Idealnie. Dobra. Przyklej się ładnie. Teraz unosimy nasz krawat. Musicie sobie teraz posmarować krawat tu pod spodem, tą końcówkę. Tu nie trzeba żałować kleju, bo to musi ładnie złapać. No i tutaj trzeba sobie siorbnąć znowu kawy, bo trzeba go troszkę przytrzymać i zaraz tam jeszcze dołożymy kleju. W końcu mi się udało z Wami ciepłej kawy napić. Zobaczcie. Zawsze mi gdzieś tam wystygnie i teraz tutaj dołożymy kleju pod to nasze wiązanie, żeby się aż tak nie podnosiło i to już wiemy, że to będzie tutaj. Także niech to ładnie wygląda. Tu jeszcze możecie sobie zrobić tak, żeby tu jak wchodzi krawat w wiązanie, też te rogi ściąć. Ale to już nie jest konieczne, bo i tak mamy już ten wygląd krawata. Koszulę już sobie ładnie uszyliśmy. Zapniemy ją jeszcze na jeden guziczek. Ale ja tutaj wiem, że teoretycznie guziczki powinny być z boku, ale ja go sobie tu wezmę na środek. Dobrze, niech to się ładnie nam przyklei. Ja w międzyczasie Wam pokażę, bo to będzie dla pewnego czterolatka. Także mam tutaj już wyciętą czwóreczkę. Taki mój bazarkowy ostatni nabytek, cyferki z przeszyciami. I do tego gwiazdka. To też jest wycięte z kolekcji Joy to the World. To jest z tych karteczek takich. Akurat miałam taki skrawek odcięty, bo z drugiej strony mamy deskowy wzór. Próbowałam go tutaj sobie wcześniej dopasować, ale jednak nie bardzo mi pasował. Ale że już wycięłam, to wykorzystałam go właśnie tak. Fajny wzór, tutaj taka linia, beżowy będzie pasował. Czwóreczkę naklejam, tu mi dziurka niepotrzebna w tym gwiazdkowym tagu.
Więc ja ją zakleję tą naszą czwóreczką. I nie będzie widać wcale, że to jest był tag. O, tak ją spróbuję tu na środek równo. Mamy czwóreczkę na gwiazdce. To sobie zamontujemy gdzieś z boku. Mam też napis urodzinowe, moc życzeń na czerwonym arkuszu. To jest ten czerwony arkusz do poinsecji. Także wykorzystałam go troszkę niecnie, no ale bardzo, bardzo, bardzo mi tutaj pasował. No i dobra, zobaczymy, jak tą koszulę sobie tutaj zamontujemy, czy ją przypadkiem nie wezmę troszkę wyżej. Zdystansujemy ją troszkę. Podkleimy ją na kawałkach birmaty. Wtedy będzie trochę wyżej. Nie tak płasko, akurat to będzie pasowało. Tu. Na dole jedno. U góry drugie. I jeszcze jedno na środku, żeby środek nam się nie zapadał, bo ta konstrukcja z krawatem i tutaj to wszystko, to guziczek zawsze troszkę waży. Ok. I smarujemy jeszcze raz klejem wszystkie te trzy kosteczki i przyklejamy na kartkę, tak jak Wam to pasuje. Koszula jest. Teraz jeszcze nasza gwiazdka. Myślę, że ona będzie tu i zobaczę sobie, czy mi pasuje ten napis. Myślę, że go dam. Gwiazdkę przyklejam na koszulę klejem, tu już bez żadnego dystansu, ale też troszkę tak na ukos, nierówno. I jeszcze nasz napis. No, pasuje, bo tak to będzie tutaj za dużo troszkę tej wolnej przestrzeni. Smaruję klejem tylko tu i tu, żeby też go troszkę wygiąć. Dosłownie tak jak nasz krawat. Ale no, może troszkę po prostu mniejszy ten łuk będzie tu. Ale jednak, jak to banerki. Banerki ładnie wyglądają wygięte. A napis i tak widać. No i zobaczcie. Kartka z koszulą gotowa. Nie jest to może męska, chociaż chyba znalazłby się jakiś mężczyzna, któremu by się taka koszula spodobała. Ale dla takiego małego mężczyzny myślę będzie idealna. Bardzo jestem ciekawa Waszych wersji w takich koszulach. Ciekawa jestem, co Wy stworzycie. Podzielcie się oczywiście, jeśli tylko skusicie się na ten kurs, na taką koszulę, na taką kartkę, to oznaczcie mnie albo oznaczcie też Lemon Craft. Bardzo, bardzo, bardzo będę na nie czekać. A teraz co? Żegnam się z Wami. Niedługo trzeba jechać po chłopaków. Życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!